serdecznie. Przede wszystkim też najlepsze życzenia noworoczne. Składaliśmy sobie z niektórymi z panów osobiście przed świętami. Natomiast bardzo liczę na naszą owocną współpracę. Nie liczymy na jakieś, powiedzmy, pobłażanie w ocenie, ale liczymy na obiektywną ocenę, na rzetelną ocenę, bo to jest chyba najistotniejsze. Jeżeli chodzi o kwestie jakieś personalne, bo na pewno to panów najbardziej interesuje, no to jesteśmy w trakcie rozmów przynajmniej z trzema, czterema zawodnikami. Jeden temat jest bliższy, inny trochę dalszy, jeżeli chodzi o finalizację. Trudno też operować w tej chwili nazwiskami, ale na pewno gdzieś tam jakieś przecieki docierają i w niektórych przypadkach jest w tym dużo prawdy, ale w innych są to chybione, że tak powiem, kandydatów. Myślę, że dla chłopaków tych młodszych, którym się kończy kontrakt, to nie jest komfortowa sytuacja. Na pewno to jest taki brak pewności, ja bym to tak odbierał. Natomiast no, w mojej sytuacji, no to gdzieś tam już powiedzmy od tych 5-6 lat, gdzie powiedzmy w Polsce się stałem zawodnikiem starym, że to tak brzydko powiem, no to zawsze te kontrakty... Dojrzałym i doświadczonym właśnie lepiej brzmi. Lepiej brzmi, ale w Polsce no to tak inaczej się do tego podchodzi, ja to tak przynajmniej odbieram, no to wtedy te kontrakty są roczne, maksymalnie dwuletnie. Ja się już jakoś do tego przyzwyczaiłem, także tutaj na mnie powiedzmy ta presja będzie mniejsza. Ale tak jak mówię, na tych młodszych chłopakach, którzy no zaczynają, nie wiem, życie rodzinne, układają sobie życie, no to jest na pewno taka sytuacja niekomfortowa, aczkolwiek się zdarza w piłce i trzeba sobie też z tym poradzić. Szczerze powiem, że odpocząłem troszeczkę, ale gdzieś tam miałem swoich dużo spraw prywatnych i mogłem się teraz tym zająć, ale z drugiej strony no, cieszę się, że już wracamy do tego grania, bo przed nami ciężki okres i ciężkie zadanie do wykonania, więc mam nadzieję, że jak najszybciej temu sprostamy i wyjdziemy na prostą. Ale też panowie się orientujecie, zresztą ja to podkreślałem, na jakie pozycje będziemy szukać zawodników, bezwzględnie na pozycję środkowego obrońcy, bezwzględnie do środka pomocy, jak również skrzydłowych, przynajmniej jednego skrzydłowego chcemy sprowadzić do naszego zespołu. A pozostali zawodnicy to będzie też młodzież z naszego klubu, że tak powiem. Dołączą do nas zawodnicy z drugiej drużyny, Trojak, dołączy Lipski, już był cały czas. Dołączy pierwszy, na pewno w pierwszym okresie Kwiatkowski, bo to wszyscy mówią Kwiatek. Nie? Tak, ale on się później na tym łapie nazwisko, jakie jest, ale to jest Kwiatkowski, dokładnie. I zobaczymy, no, czy jeszcze nie będą jakieś inne przetasowania. Mówiąc o pierwszej drużynie, to też nie zapominamy o drużynie drugiej, tylko te było w ostatnich 2 miesiącach, będzie taki wspólny, że tak powiem, team, gdzie zawodnicy często będą zmieniali miejsce swojego treningu. Oczywiście nie wszyscy, ale w danym tygodniu na przykład dwóch, w danym innym tygodniu kolejni zawodnicy, tak żeby ciągle widzieli i czuli tą szansę, że w każdej chwili mogą być zawodnikami pierwszego zespołu. Myślę, że tak. Generalnie za moich czasów, można tak powiedzieć, te lata 90. to się biegało, to przede wszystkim pierwszy obóz, no to brało się tylko piłki lekarskie, to tak mówili trenerzy wtedy. Bierzemy piłki, ale lekarskie. No i Góry, Zakopane, ja pamiętam taki ośrodek na Kalatówkach. I to bardzo często się tam jeździło i te wszystkie szczyty się zaliczało, przede wszystkim Kasprowy Wierch. Natomiast... Biegałeś z kolegami na ramionach, bo trener Piechniczek na Wigilii Old Boyów opowiadał, że się brało kolegę na baranę i do góry. No, był. Do jego czasu. Tak, tak. Potem niestety kręgosłupy gdzieś tam siadały, bo to nie każdy wytrzymywał, ale no, jakiś tam charakter się wtedy ćwiczyło. Także załapałem się na te czasy, ale myślę, że w ruchu dużo wcześniej niż trwały te czasy, jakby przestało się biegać po tych górach, tak? I też ja tu przychodziłem w roku 98, no to już tutaj się skończyły dawno takie podejście do piłki i to też jakby no zostało to i jestem teraz jakby przygotowany na to, że puszczenie ludzi w las i jak najwięcej, jak najkrócej, jak najszybciej, no to w ruchu już dawno nie ma i nie będzie. No. Ja myślę, że nie, ja spokojnie do tego podchodzę. Gdzieś tam przed świętami, przed Nowym Rokiem gdzieś tam powiedziałem, że
nie boję się tego, że gdzieś tam będziemy walczyć o to utrzymanie, bo mamy zespół, który jest w stanie wyciągnąć coś więcej z tego wszystkiego i mam nadzieję, że jak najszybciej to się uda. No, ja akurat nic na ten temat nie wiem, tam ktoś się kontaktował z moim menadżerem, ale tak naprawdę mówię, ja sobie gdzieś tym głowy nie zawracam i no, na daną chwilę, na dzień dzisiejszy zostaję tutaj i ten sezon zakończę tutaj, a co będzie dalej, to usiądziemy z zarządem jeszcze któryś dzień pewnie i porozmawiamy. Co ja mogę powiedzieć, no kiedyś były takie czasy, że straszono karami i tym wszystkim, dzisiaj myślę, ta świadomość ciągle się zmienia zawodników i zawodnik doskonale sobie zdaje sprawę, co to znaczy, tak jednak jak ktoś wziął do kieszeni 2 kg i zaczął chodzić z tymi 2 kg, to chodzenie już staje się bardziej męczące, a co dopiero trening, więc tu liczę na pełną świadomość. Jeżeli będą takie sytuacje, to nie kary finansowe, ale jakieś ultimatum, tak? Graniczna data, jeżeli nie, no to sorry. Nie. Tak, zauważcie, że ta przerwa jest dużo krótsza. To jest bardzo duży plus dla polskiej w ogóle piłki, że ta przerwa jest taka krótka. Tej formy się nie da aż tyle zgubić, żeby nie można było właśnie zagrać tego sparingu. Natomiast kiedyś my kończyliśmy ligę pierwsze tygodnie chyba listopada, a zaczynaliśmy w kwietniu. To była masakra. To, no, nie mogliśmy dogonić nikogo i taka przerwa półroczna, no, to jest zupełne wybicie z rytmu. A ta przerwa właśnie listopad, grudzień i potem się w styczniu zaczynało, no to było niebezpieczeństwo zagrać sparing, właśnie kontuzji, nieprzygotowania organizmu do meczu, do wysiłku meczowego, także no, ta przerwa naprawdę robi różnicę i myślę, że to jest z korzyścią w ogóle dla polskiej piłki, no, że piłkarze są jakby no, w formie, można powiedzieć, przez większość czas roku, a nie tylko od kwietnia do powiedzmy października, tak jak to było kiedyś, no to była masakra. No. Jest kogoś taki patent, on jest w Toruniu, nie wiem czy byliście na Starym Mieście, jest taka stara brama, stary mur, przepraszam, tam, czy ktoś jest w stanie podejść do tej ściany, żeby się oprzeć piętami i równocześnie ustać, bo ona jest tak nachylona, że zawodnika by wypychało z tego.